powiedzieć ciao, ale to chyba czas, żeby powiedzieć hola! Hola amigos! Hola amiga! Nudy w tej Polsce, nic ciekawego się nie dzieje, więc lecimy. Ej, wypiłyśmy sobie jedno prosecco na pół przed lotniskiem. I słuchajcie, to idzie dwójka policjantów, idą na nas, a Vera tak sobie z tym prosecco. I ona na mnie patrzy, bo oni idą jakby na nią. Ona na mnie patrzy z takimi oczami, ja mówię, no nie, jesteśmy aresztowane. Dupa z wyjazdu do Barcelony. No ale nic nie powiedzieli. Potrzebuję dwóch rok, wait. Otworzy tobie też? Mhm, a to wystrzeli? Nie. Się bałam. Ja mówię, bo miałyśmy, Vera oczywiście się ze wszystkiego śmiała, co ja spakowałam. I ja miałam takie, zamknij się, bo oni zaraz nam powiedzą, że dziewczyny kontrola, robimy. Cheers. Słuchajcie, dopiero wyszłyśmy na lotnisko. Ja już mam łzy w oczach. Posłuchajcie to. Mówimy, napiszemy do tego ziomka od naszego Airbnb, no że mamy opóźnienie. No i ja czytam sobie w głowie po cichu. No, że musi, przykro mu, że musi nas poinformować, że w budynku są jakieś problemy. There was a power outage. There is no light and no hot water. I ja patrzę na Werę, a Wera do mnie, nie mamy noclegu. No, ale się okazało koniec końców, że będziemy spały po prostu w innym budynku. Koniec. Albo zdążymy na autobus, albo obulimy dodatkową cenę za nocleg w naszym apartamencie. To jest ostatni moment, żeby zdążyć. No biegnę! No biegnę! Kupa, gdzie ty się nauczyłaś tak biegać? No biegnę! Stop the bus! Stop the bus! W ogóle nie trzeba było tak biec. Poczekamy już od 20 minut też, no to też ruszy. No bo pewnie on czekał za tymi wszystkimi podróżnymi. Cześć! No Ola, cześć! Słuchaj, słuchaj, lecimy do Alicante! Dzisiaj? Tak! Nie nagrywałam wczoraj nic, bo miałyśmy taki totalnie luźny dzień i też taki trochę właśnie na spizie. Przez to, że miałyśmy trochę problem z naszym apartamentem. No ale... Hello, Barcelona, day two. A my znowu z plecakami. No bo... tak jak powiedziałam mamie... lecimy do Alicante. Ja w ogóle nie wiem, co to jest za pomysł. Vera, wyjaśnij to. Jaki powód jest lecenia do Alicante? Dlatego, że we wtorek w Barcelonie ma padać, a w Alicante będzie świeciło słoneczko. That's the reason why. Dlatego jedziemy tam, bo tutaj tak naprawdę wszystko, co trzeba zwiedzać, to jakby na dworze masz być. No a bez sensu mamy być, jak będzie padać, bo będziemy wkurzone. Więc jedziemy do Alicante. Idziemy teraz na targ zjeść, a potem na lotnisko. Bye! Mamy 9:30, jest taki mały, fajny ruch. Ojej. Ludzie wege, nie patrzcie. Idziemy już. O Jezus! O Boże, jak fajnie! O Jezu, przechodzimy się najpierw po tym? No, przechodzimy się, zobaczymy. Co jest w ogóle? To dawaj tam. Że ja potrzebuję takiego smoothie. Bo nie wiedzieć czemu, mam trochę skurcze. I dzisiaj myję się pod prysznicem i normalnie tak mi oko latało. Masakra. Dobra, wy tego nawet nie widzicie. A jak proszę jabłka? Ja nie miałam. Cytryna i bierzesz tak. Poczekaj. Dobra, to będzie pyszne. Tutaj bierzesz na raz, jakby co? Na raz? Tak, na raz. I to wszystko. Wyleci, tak? Do mojej buzi? Wyleci wszystko do swojej buzi. Czyli za moje urodziny? Za twoje urodziny.
boli. Cicho bądź. Patrz, ile jeszcze masz. Tak, jeszcze tak, ja ci potem odkleję ci to. Bo ty to źle zjadłaś. No kurwa, będziesz grać. Najbardziej obrzydliwa rzecz na świecie, jaką jadłam, ślimaki są lepsze już. Poczekam, że skrobałam ci. Dobrze, że się rzygam teraz? Do. Uderzyłam się w zęby. Uj, połknij to od razu. Połowa dobrze połykaj. Mi się wydaje, że ludzie to lubią tylko dlatego, że to jest niby fancy jedzenie i ludzie robią... Nigdy w życiu no. Nie zamówiłabym tego świadomie w restauracji. Nigdy w życiu. Ja też chyba nie. Słuchajcie, ta idzie przede mną i coś się gada pod nosem. Ona minęła chyba 20 minut od tych ostrych, a ona dalej. O, czułam się, jakbym miała ocean w buzi. Jesteśmy na lotnisku, dojechały dziewuchy. 8, nie? No. 14.30. 14.30. No nie ma, jest nie do Sewilli, Stambułu. Dobra, na pewno są. No. Jak są? Jak nie ma? To jest jedyne, czego nie ma. A jak się okaże, że nam odwołali ten lot? No jak kurwa. A to jest na pewno na dzisiaj? No 8, nie? 8.04, kwiecień mamy, tak? Tutaj mamy 2024 rok wera. No jest! 2024! Kurwa, bo mi serce stanie, babo jedna, nie wkręcaj mnie. El aeropuerto Giuseppe Verdi. Ja też. Tu w ogóle nie ma lotnisk jakiś w... Tu w ogóle nie ma lotnisk w... Ale tu w ogóle nawet nie ma gate'ów. To nie musimy chyba na to patrzeć. No nie patrzmy na to. To są chyba numery tych do bagaży. No właśnie. Dobra. A może to znikąd terminal po prostu? No, jesteśmy na złym terminalu. I musimy jechać tam autobusem na inny terminal. What the fuck? Co? Green. Aha, okej. Okay. Byłyśmy tam i jedziemy tym teraz autobusem na terminal 1. Hello, welcome. Welcome, ja nie wiem co ona jeszcze robi w tej kurtce. Jest mega gora, ale jest delikatna. Ale fajnie, no. Słuchajcie, idziemy odnieść rzeczy do hotelu. Kupiliśmy ostatecznie jakiś hotel za 200. Słuchajcie, ale to i tak dużo. Bo my patrzyliśmy na hotele za 120 zł, które były. Za 97. Które nie wyglądały jakoś, wiecie, ale dobra, ten za 200 jest to w miarę taki... Tak, no jak na ten no, budżet. Jak na budżet. To super. I jak porównanie z kurwidołkiem. No, jak porównanie z kurwidołkiem naszym. A co do kurwidołka? A dlaczego jesteśmy w kurwidołku? To jest idealny moment, żeby to opowiedzieć, bo potem zapomnę. Zarezerwowałyśmy apartament w centrum Barcelony. Super apartament, bardzo fajnie wyglądał. No ale liczyłyśmy się z tym, że jakby śpimy w pokoju, w apartamencie, gdzie jest kilka pokoi, wspólna łazienka. Jesteśmy w nowym pokoju, tak jak mówiłam, w tamtym nie było prądu. W tym pokoju nawet okna nie ma. No ale to okno nie jest teraz ważne, bo dlaczego to ma nazwę kurwidołek? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja byłam w toalecie i myłam sobie buzię. A Fera mi w tym czasie napisała na Messengerze, tylko że ja zostawiłam telefon w pokoju, napisała mi: stara, słyszysz to? I ja wszedłam do pokoju, my tutaj leżymy, a tutaj takie dźwięki. Możecie sobie wyobrazić, jakie dźwięki. I Vera na to: ej, to już inna baba, nie ta co wcześniej. No więc po prostu pomyślałeś, że jesteśmy w takim apartamencie, gdzie się sprowadza panie. Podobno nie ma ciepłej wody, jakieś dziewczyny przed chwilą mówiły. Nie mamy nawet okna w pokoju. Nie ma tutaj w ogóle przepływu powietrza. I no nie ma przewidzenia. No, więc idziemy do hotelu, zostawimy rzeczy i idziemy od razu na obiadek. Relaksować się.
pić drinki. Nic więcej do szczęścia nam nie potrzeba. No ale jesteśmy w Alicante, a tutaj znowu mleko. Nie ma w ogóle, nie widać w ogóle koloru nieba. Cię tutaj nawet nas traktują lepiej, bo pan nam przedstawił dwa pokoje, mogliśmy sobie wybrać. I mimo tego, że ten będzie miał widok na... Ja pierdykam, stara, mamy balkon, to nie jest okno. On będzie balkon. Ale będzie głośno. No będzie głośno. Ale ładnie. Nie. Ale fajnie, patrzcie to. Przynajmniej mamy okno, mamy lustro, mamy ładne światło. Yes! Jezu! Patrzcie, cię zrobię takie foty. Yes! Ej, sorry, ja się czułam jakbym była jakąś zajebistą modelką, a wyglądam jak plądra. Nie wyglądam jak ta oyster! Oyster, którą dzisiaj zjadłaś! Taka rozjana! Gadałam z tatą, tata powiedział, że to się nazywa życie i jak żyć, to tylko tak. Więc słuchajcie mojego taty. Czasem jest mądry. A czasem nie, jak mam jej krzyczy. Beavers, cheers. Przeszliśmy się trochę. Przyszliśmy na piwsko. Tutaj widać, że ludzie przyjeżdżają, albo mieszkają, albo po prostu. Się tak typowo, albo tak odpocząć, nie? Na plaży być. W ogóle siedziałyśmy w knajpie i jest mega mleko i nie ma teraz już w ogóle słońca. Jak przyjechałyśmy, to było, po godzinie zniknęło i szły jakieś dziewczyny i miały tak opalone dupska, więc w ciągu dnia wydaje mi się, że nawet jak to UV jest 6, to da się spokojnie opalić. Więc my na jutro mamy taki czas zaplanowany. Zobaczymy jak będzie. Cumpleaños feliz, cumpleaños felicitamos, cumpleaños feliz. Bye. Zeruj. Bierzesz czy zerujesz? Łe. Unbelievable. Nie, ona tego nie zrobi, jak ona ostrygi nie potrafi połknąć jej tabletek. Ej, czekajcie, dajcie jej ten moment. Jak ona to zrobi, słuchajcie, Vera nigdy niczego nie wyzerowa, nigdy. Ona nawet szota nie potrafi wyzerować. Co ja za dźwięk wydaję? High five. Ej, to będzie, chodźmy do morza, to będzie chyba lepsze. Nie. Dobra, dawaj. Wyzerowałam piwo, już ma ochotę na skoczenie do fontanny. Ciepła chociaż? Nie, bo śpiesz jak koń. Albo jak świnia. Ja gram, Vera mówi, Vera mówi, nagraj mnie teraz, że się śmieję, bo wcześniej wyglądam jakbym była obrażona. Jakby co Vera się śmieje, nie? Tylko ona sama wie, że ona, jak ja zaczynam nagrywać, staje się mega poważna. Ale tak by the way, ona wyszła do fontanny, ja nie, ale towarzyszy jej w chodzeniu na boso. That's being best friends, ok? Idziemy to the sea. Poszliśmy spać od razu, bo ja już nawet nie wiedziałam jak mam na imię, byłam tak wyczerpana. I czuję się dzisiaj taka odklejona od rzeczywistości, tak mi się tu spać. Ale sobie zwiedzamy, że są nam góry, ostatni dzień, jest najładniejszy. Idziemy teraz, nie wiem, wiecie co, ja się cieszę, bo oj, zawsze jak podróżowałam, to ja byłam taka od planowania, a teraz mam Verę. Vera wszystko wie, słuchajcie. Ja się tam gdzie idziemy na jedzenie, ona ma lokalizację restauracji, wszystko już znalezione. Vera, stój!
przynajmniej pilnuję, żeby przeżyło. Takie szybkie ostrzeżenie, jakbyście chcieli przyjść do Park Güell. Ładnie to wygląda, Vera. No. To trzeba bilety, bo my nie wyjdziemy dzisiaj. Because she mama uro queen.